Cześć, witajcie, ja jestem Niko888 i witam was w następnym odcinku Jak skryptować w SAM. W tym odcinku zajmiemy się tworzeniem poruszających się obiektów, tak jak windy albo bramy. W tym rozdziału zrobimy bramę albo windę na komendę. Tak, na komendę. Więc tak, najpierw trzeba zrobić, to wchodzimy do MTA, żeby stworzyć naszą bramę albo windę. Dobra, myślę, że to działa. Play. No chodź. No mam nadzieję, że się odpala. No. Okej, okay, teraz się odpalił. Okej. Okay. Zobaczmy, jak to jeszcze potrzebuje. Jeżeli tak dziwnie mnie słychać, to sorka, jestem przeziębiony trochę, ale powinien być okej. Okay. Dobra, mamy editor. Jestem, poczekamy, aż wejdzie. Starting local server. Dobra, jak to się odpali, to zobaczymy się za chwilkę. Dobrze, witam z powrotem. Dobra, teraz musimy iść tam, gdzie chcemy mieć naszą bramę. Czyli w moim przypadku to jest... gdzie to znowu było? Tu się zawsze gubię. Tutaj gdzieś to było? Nie. Ach. Tutaj gdzieś... Gdzieś tutaj to było, nie? Tak, tutaj to było. To jeszcze nasze obiekty tutaj. Jeżeli sami się nie pojawią, to naciśnijcie F. I klikajcie tutaj na Open. Na otwórz. I no. Więc tak. Chcemy na razie mieć jakąś bramę. Tu chciałem mieć bramę. Więc klikamy na F. Wchodzimy na obiekt. I szukamy sobie jakiś obiekt jako bramę. Czyli w moim przypadku będzie... pod fence. Fence. Nie. To będzie airport. Taka brama, gdzie to jest. O, coś takiego na przykład. Tak, to. Okej, okay, to jest nasza brama. Też ją postawimy tam, gdzie chcemy ją mieć. Czyli na przykład... No, powiedzmy, że tutaj. Tutaj? Nie będzie tutaj, o. Okej. Okay. Tu jest nasza brama. To trochę poprawię to. Jak to było? Jestem trochę zagubiony. O co miałem, jak się to robiło? To jest źle. Czekajcie, shift. Czekajcie. Coś tu się przestawiło mi. Movement general, settings, control. Sorka za to, ale no nie wiem, co się stało. Znowu się resetowało. Tutaj editor. A page up i page down. To się przestawiło jednak. No nie, to jest źle. Dodamy na... upward damy na num 9, a downward na num 3. Okej. Okay. I? Okej, okay, działa. Okej. Okay. Tu jest nasza brama teraz. I teraz, tak, klikamy na to. Dwa razy. I tutaj, gdzie mamy ta ID. Tu
obiekt Airport Gate 1, usuwamy to i wpiszemy na przykład brama zam, bo brama, jeżeli macie więcej obiektów, brama 1 zamknięta. Znaczy, jeżeli macie więcej bram, to brama 1, 2 i tak dalej. Brama zamknięta. Klik. Teraz kopiujemy to. O. I teraz idziemy, postawimy to, jakby co, Ctrl, klikamy na to i Ctrl C, to się tak się kopiuje. Klonuje. I teraz tak, jeżeli mamy to, to teraz musimy zobaczyć, gdzie damy tą bramę. Nam lepiej podziemie dam chyba to. Opa, 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 opa. Tutaj, okej. Okej. Tu jest też nasza brama. Jest też podziemie, mamy bramę na górze i podziemią. Tak jak to chcieliśmy mieć. Teraz klikamy na to dwa razy. Tylko patrzymy, żeby to było bardzo prosto. Jest prosto, okej. Klikamy na to dwa razy. I tutaj to nazwijmy to brama 1 otwarta. Okej. Teraz zobaczymy, czy to wszystko jest. Brama 1 zamknięta i brama otwarta. Otwarta, zamknięta, okej. Teraz tu zrobiliśmy naszą bramę. Okej. Teraz chcemy mieć na przykład teraz windę. Winda, gdzie bierzemy tą windę. Na przykład chcemy do jakiegoś wielkiego budynku pójść. Windy. Ojej, muszę gdzieś znaleźć szybko windę. Na przykład. O, niech tutaj będzie winda, na przykład na pojazdy. Właśnie, na pojazdy. Mhm. Tak. To zrobimy gdzieś tutaj na przykład. O. Na pojazdy będzie taka fajna winda. Też użyjemy Airport Gate najlepiej. Klikamy tutaj. Teraz to obracamy tak, jak to chcemy mieć. Na przykład. Tak to obracamy. O 90 stopni. W dół. 280. Nie. Cancel. Jakoś tak prosto to najlepiej, żeby było. Okej. Teraz tylko, żeby to było jakoś prosto. O, mówię, że to jest prosto, tak? Zniżymy to. Okej. Jest nasza winda na pojazdy albo na ludzie, czy jakoś tak. W moim przypadku to będzie na pojazdy. Tutaj jakoś tak trochę. Okej. Tu będzie teraz, klikamy dwa razy jak zawsze i będzie winda 1 dół. Kopi pastę. Bierzemy go na górę. Gdzieś tu najlepiej. Albo nie, zrobimy to inaczej. Zrobimy to tak. I po prostu, jeżeli mnie posłucha. Ups. Nie tak. Du. Epic fail. Tutaj du. Okej. Copy paste. I to na górę, tak. Czyli zrobimy z tego klon i na górę z tym. Po prostu padle najlepiej. Aż. Powiedzmy, że dotąd. No. Jest nasza winda. I teraz powiedzmy tutaj winda 1 góra. Okej, tu można na przykład jeszcze poprawić tutaj. Taki piękny zjazd tu zrobić.
czy coś w tym stylu. No, to możecie sobie tutaj wykombinować, co chcecie mieć. Tu na przykład zrobić taką ściankę, żeby nie można wyjść z tego, z tej windy i tak dalej. Wszystko można zrobić. No, gdzie już mamy naszą windę, nasze brama. Zapisujemy to pod YouTube. Jest. Ok. I teraz zobaczymy się dalej w skrypcie. Ok, witam z powrotem. Teraz, jak już robiliśmy nasze obiekty, naszą windę, naszą bramę, to wchodzimy tam, gdzie mamy ten zapis, tą mapę. Czyli start, komputer to by było, na C, program, files, MTA, gdzie tu jesteś? Tu MTA, San Andreas. Potem server. Potem mods, deathmatch, resources i YouTube. Tu jest nasza mapa. Klikamy na to dwa razy, otwieramy to albo otwieramy to przed notatnikiem. Okej. I tutaj mamy naszą bramę. Bo najlepiej jest zaznaczyć całe, kopiować to i wchodzimy do naszego konwertera, konwerter FFS, link w opisie. Klikamy tutaj i wklejamy to tutaj. Teraz w output ustawiamy na incognito streamer plugin i no, draw distance, tutaj nic nie przestawiać najlepiej. Konwertujemy to. Ok, teraz szukamy naszą bramę. O, tutaj mi się nie zaznaczyła. Okej, nie można tu robić. No tutaj widzicie, na samym dole się zrobił komentarz, czyli brama 1 zamknięta i brama 1 otwarta. Tutaj jest nasza winda, która jest na dole i tutaj na górze. Tutaj jakoś się komentarz nie zrobił, nie wiem dlaczego. Czyli to zaznaczamy, kopiujemy to. Idziemy do naszego skryptu. I teraz, jeżeli mamy tutaj streamer, musimy mieć na górze streamer. No tak, tutaj streamer musimy mieć wpisany, czyli kratka include streamer w środku. I wchodzimy teraz do on game mode init. Gdzieś tutaj. I tu piszemy komentarz, najlepiej damy. Obiekty. Bo jakby to nazwać poruszane, albo. Nie, to nie pasuje. Ruszające się obiekty. Niech będzie tak na przykład. Teraz to wklejamy nasze obiekty. Ok. Teraz tutaj muszę jeszcze zmienić na winda 1 do. Okej. I teraz tak. Musimy teraz skomentować najlepiej. Tutaj mamy teraz na przykład winda 1 do, to jest na dole. I to mamy na dole. Musimy teraz wiedzieć, gdzie trzeba być. Jakby to mam powiedzieć teraz. Kurde. No. Co ma być na mapie pierwszy? Czy winda ma być na przykład po starcie serwera na górze czy na dole? Albo winda ma być zamknięta albo otwarta na starcie game moda naszego skryptu? Ach, jakby to wam bardziej wytłumaczyć, nie wiem, mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Tu na przykład mamy teraz zamknięte i otwarta. I my chcemy, żeby brama była zamknięta, czyli skomentujemy tutaj naszą otwartą bramę i górną bramę zamykamy. Skomentujemy to. Teraz to bierzemy, kopiujemy, damy to tutaj. Ok. Tak to mniej więcej ma wyglądać.
I teraz tak, wchodzimy na górę skryptu. Gdzieś tutaj najlepiej. Tutaj wpiszemy komentarz i obiekty ruszane, na przykład. Pod tym dajmy new. I teraz nazwa, czyli brama 1. Tak samo jak na dole jest new i winda 1. Okej, okay, mamy tu teraz brama 1 i winda 1. Teraz wchodzimy tutaj. I tu mamy naszą bramę, czyli brama 1, spacja równa się spacja. I tutaj winda 1, spacja równa się spacja. Jest level UZ, to wszystko działa. Okej. Teraz kopiujemy to. Czyli to, co zrobiliśmy, komendę tutaj. Kopiujemy to. Możemy też usunąć. Wchodzimy do komendy. Gdzie mamy komendy? Tutaj gdzieś to by było. Komenda. I zrobimy nową komendę. DCMD. I na przykład brama. Brama 1. Otwórz na O. Ile to ma liter? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. CMD, tekst. Zamykamy. Okej, gdzie to? Potem DCMD. Tak samo robimy. Brama 1 zamknięta, czyli zamknij. Też ma 7 liter. CMD, tekst. Tak samo jak z windą. Winda 1 O. To też ma 7 liter. Ok. DCMD. Winda 1 zam. Nie. Dół, dół. Góra i dół. Ok. Też 7. CMD tekst. Okej, okay, teraz musimy to zapamiętać. To zrobimy to lepiej tak, żebym to mógł lepiej zapamiętać. Nie musicie tak robić jak ja, ale żebym zapamiętał. Okej. Okay. Teraz wchodzimy. Najlepiej tutaj pod funkcją onPlayerCommandText, czyli pod returnem 0 i pod tym nawiasem. Dwa razy Enter. Okej. Teraz piszemy tutaj DCMD. Sorka. DCMD. Brama 1. O. Player ID. Params. Zamykamy. Teraz nad tym najlepiej damy nasze. Tak to lepiej zrobię. Żeby to zapamiętać. Najlepiej sobie to na kartce piszecie. Napiszcie te komendy. Okej. Brama 1 otwórz. Tutaj w środku tego brama 1 otwórz. Dajemy kratkę. Kratkę, jak to znowu było? O kurde. Czekajcie chwilkę. Okej, witam z powrotem. I tutaj piszemy kratka. Pragma unuset params. Zamykamy. Teraz to kopiujemy. Potem damy to raz, dwa, trzy. Trzy razy. Brama 1. Zamknij. Brama 1. Nie, winda teraz. Winda 1 góra. Winda 1 dół. Okej. Czekajcie. Tak, zrobiłem błąd.
Musimy tutaj to usunąć. Okej, okay, działa, super. Okej, okay, komendy są zrobione. Więc teraz tak, jak mamy bramę jeden otwórz, to pod tutaj piszemy teraz, dla kogo to ma być. Na przykład mamy teraz dla admina, to piszemy teraz na przykład dla rangi, czyli if to jest ranga, teraz muszę to skopiować stąd, gdzie to było, tutaj, jak zawsze zapomniałem. Tak to zrobimy. Jeżeli to ma być na przykład dla graczy, to bez tego robicie. Ranga równa się. Och, jakby to zrobić teraz. Tylko żeby to było tylko dla super admina, albo jest równe, albo wyższe od 3. Czyli jest to admin i super admin, czyli head admin. Opa, co tu się dzieje? W przypadku return. Ach, return 1. Okej. Okay. Return 1. Czyli new ranga. I gdy ranga jest równe 3 albo wyższe. Tam mam jakiś błąd 9,5. Ja wiem chyba dlaczego tak jest. Mhm, tak. Tak, tak, tak. I tutaj teraz return jeszcze jeden musimy dać. Okej. Okay. Zapominam zawsze o to. A zawsze tutaj musicie dać return. Okej, okay, działa. Okej, okay, gdy ranga jest równe albo wyższe od 3, to ma to działać. Okej. Okay. Co ma się dziać? Ma się dziać na przykład, że się otwiera. Bramę jeden otwórz. Czyli piszemy tutaj move obiekt. Albo gdy mamy streamer, to wpiszemy move dynamic obiekt. Ojej, obiekt. Och, i teraz nie pamiętam tą funkcję, to muszę na chwilkę zobaczyć chyba. Tak, więc zobaczymy się za chwilkę. Okej. Okay. Googlowałem trochę i znalazłem, to jest tutaj move dynamic object, czyli tak jak to się zgadza. W środku teraz piszemy tą definicję, co tutaj daliśmy. Co tutaj daliśmy, czyli brama 1. I winna 1 mamy. Brama 1. Czyli brama 1. Przecinek, spacja. I teraz bierzemy koordynaty x, y i z. Czyli tu mamy teraz, musimy zobaczyć. Tu otwarta. Czyli bierzemy tutaj te koordynaty, czyli mamy tutaj teraz te pierwsze 3, czyli 9, 80. To jest ID tego obiektu. Potem są koordynaty x, y, z. Czyli bierzemy to, kopiujemy, tutaj teraz dodajemy przecinek. Teraz prędkość, jaka ma być. Czyli na przykład chcę, żeby to dosyć szybko było. Czyli dam 3.0 najlepiej. Czyli przecinek, spacja, po tym rotate to rotacja, okej, okay, rotację też wzięli, też już można. Aha, rotate właśnie. To są tutaj te trzy ostatnie, czyli 0, 0, 0. Przecinek. O nie, to już było wszystko. Okej, okay, zamykamy to i zobaczymy, działa, okej. Okay. Teraz tam jeszcze na przykład send client message, player, ID, kolor czerwony, brama 1,
została otwarta. Okej. Działa. No i tą komendą to powinno to zadziałać. Brama powinna się otwierać w ten sposób. Teraz możemy tak zrobić jeszcze, żeby trzeba być blisko tej bramy, najlepiej. If is player in range of point, player ID i powiedzmy, że 8.0, czyli jak blisko trzeba być 8.0, czyli jest samochodem, to jest idealnie. Is YZ, czyli bierzemy musimy wejść na górę tutaj, kopiujemy to. To było tutaj. Widzicie, musimy dużo informacji mieć. Okej. Okay. Czyli to jest brama. Może tak wam trochę to zwiększę. Is player range of point, czyli zamknięta brama tutaj. Bierzemy te koordynaty x, y, z. Tutaj dodajemy. Zamykamy. Okej. Okay. Tabujemy to. Okej, okay, teraz wam wytłumaczę, co to wszystko tutaj robi. Pragma on used params to po prostu robi, bo nie mamy żadnych parametrów. Nie tak jak tutaj mamy kick. Tutaj kick, tutaj są użyte parametry, więc to jest użyte. Jeżeli nie potrzebujemy parametry, to właśnie robimy to, powiedzmy, powiedzmy, że to jest negacja parametrów. Te parametry po prostu będą negowane, czyli ignorowane. No. Potem new ranga, ranga admina to po prostu jest, żebym tak dużo nie musiał pisać. To po prostu on zamienia z ranga na to zamienia. I potem zrobiliśmy sprawdzanie, gdy ranga. Tego nie musicie robić, ale jeżeli chcecie na przykład zrobić bramę admina czy coś takiego, moderatora, to właśnie to się przyda. I ranga, gdy jest wyższy od albo równa się 3, jeżeli to się zgadza, to ma potem sprawdzić, czy gracz jest blisko tej bramy, czy to ma się potem to oddać, czyli move dynamic object i dokąd, czyli otwieramy bramę 1 i potem jeszcze wyślemy wiadomość, brama 1 została otwarta. Ok, teraz możemy jeszcze tak zrobić, jeżeli to się nie zgadza, czyli na przykład gdy to jest na przykład gracz czy coś, chce próbować tą bramę otwierać, to dajemy tutaj pod, tu mamy tutaj rangę, tutaj teraz fajnie pokazuje, C++, pod tym, zbliżę wam to trochę. To było lepiej widać. Ja mam tutaj if ranga 1, to tutaj. Else tutaj. Piszemy wiadomość send, client message, player ID, color czerwony, wiadomość, nie jesteś, albo nie możesz używać tą komendę. Ok. Teraz, jeżeli gracz nie jest blisko bramy, to tu jeszcze dajemy else. Też wiadomość. Kolor czerwony. Nie jesteś blisko bramy. Okej. Okay. No. Okej, okay, działa bez błędów.
Tak to właśnie ma mniej więcej wyglądać. No. Okej. Okej. I teraz, to mamy jeden zamknięta, to po prostu kopiujemy to wszystko. Tutaj to teraz dajemy. Okej. I po prostu tutaj tylko wystarczy zmieniać wszystkie informacje, czyli brama 1 została zamknięta. Nie może używać tam komendy, ok. I teraz zamknięta, teraz pójdziemy tutaj. Muszę wziąć tam, gdzie brama jest zamknięta, tutaj brama 1. Te 3. Po prostu musimy teraz wziąć koordynaty, gdzie brama jest zamknięta. Czyli w moim przypadku to jest tutaj z brama 1 i tutaj to. Ok. Teraz brama 1 zamknij, tutaj jest zamknij. Jak już widzicie, to jest trochę skomplikowane, ale musicie to trochę zrozumieć, to wam to też wyjdzie. Chyba widzę, że... A nie, dobrze jest. Ups, coś już skopiowałem. To... Brama 1. Tu. Okej. Okay. Brama 1 została zamknięta. Zobaczymy, czy to działa. Działa, okej. Okay. Tutaj, jeżeli macie rotację inną, to tutaj po prostu to też zmieniacie. Tutaj też prędkość, jak zawsze możecie tutaj zmieniać. No. Zobaczymy, czy to działa. Działa, ok. Teraz tak samo robimy z windą. Czyli bierzemy. To jest też tak samo robimy. Kopiujemy to. DCMD brama 1. Tak. To wszystko kopiujemy. Wchodzimy do naszej windy i tutaj to wklejamy. Ok. Na przykład tutaj teraz dajmy winda 1. To jest góra. Jedzie na górę. Ok. Jedzie na górę. Nie jesteś blisko windy. I możesz używać tą komendę. Ok. Teraz tutaj musimy tylko zmieniać z brama 1 na winda 1. Czyli taką jak zrobiliśmy tutaj. I kiedy brama jest na dole. Tu jest, kiedy jest na dole, ale chcemy jak jedzie na górę. Tu jest winda góra, czyli bierzemy tutaj te koordynaty tej windy. Tutaj. Winda i dajemy to tutaj. Tutaj. Okej. Okay. Teraz musimy jeszcze wziąć rotację, bo rotacja jest inna. Tu. I tu. Okej. Okay. Okej. Okay. I winda została pomyślnie zrobiona. Jeszcze winda na dół. Winda jedzie na dół. Okej. Po prostu tutaj mów, zmieniamy na to. Winda dół. Okej. No. To teraz właśnie powinno działać. Mm,
Właśnie widzę, że to będzie trochę głupie, gdyż na przykład jak gracz będzie na górze, to jak gracz będzie na górze, to nie będzie mógł tą windę używać, więc usuniemy najlepiej to. Krzysztof, możecie to zostawić, ale to usunę, bo to trochę jest bez sensu. Bo jak gracz będzie na górze, nie będzie mógł tu używać tą komendę, więc będzie trochę głupie. Okej, tak samo robimy tutaj. Zobaczymy. Okej, działa. No, to jest zostało gotowe. To jest wszystko gotowe. Bramy zostały zrobione. Jak widzicie, jeszcze trochę skomplikowane. Ale no, po swoim czasie powinniście to zrozumieć. Dobra. Więc zobaczymy serwer i zobaczymy, czy to działa. Muszę to zobaczyć tylko na chwilkę, czy jestem adminem. Tak, jestem. Okej. Więc wchodzimy na serwer. Klik. Okej. Mam nadzieję, że to zadziała. Żadnych błędów nie ma, więc git. Git, 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 git. Mam nadzieję, że skompilowałem, ale chyba tak. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cywile. Okej, idziemy teraz tam. I czy jest nasza brama? Jest nasza brama. Okej, więc teraz tak, jestem głównym adminem, więc otwieramy tą bramę. Brama 1, otwórz. No i działa. Wchodzimy. Teraz zamykamy. Brama 1, zamknij. Też działa. Otwieraj, zamykaj, otwieraj. Teraz zobaczymy, czy to działa. Nie jesteś blisko bramy. Też nie. Też nie. A tu już się zamyka, okej. Okay. Teraz zobaczymy to z pojazdem. Oła. Turismo. Gdzie nasz turismo? Tu jest turismo. Turismo. Radio już wyłączę. Okej, okay, więc tak. Jestem adminem, wchodzę tutaj. Brama 1, otwórz. Wchodzę. Zamykam. I jestem w bazie. Okej. Okay. Teraz na przykład wyjść. Otwieraj. Zamykaj. No, i działa. Teraz zobaczymy naszą windę. Nasza winda. Widać, że jest. Okej, okay, jest winda, więc tak, wchodzę. I teraz winda 1 góra. I jedziemy, jej! Trochę wolno, ale może tam ustawić, jak już mówiłem. Ale działa. Okej. Okay. No. Jesteśmy. Działa wszystko pięknie. Winda góra. Jest już na górze, więc no. Okej. Okay. Energię 500. Teraz na przykład chcemy jeździć ten na dół teraz. Winda dół. I jedziemy na dół. No. Winda działa. Wszystko pięknie. Okej. No to by było wszystko na komendy. Jak zrobić bramę albo winę na komendy. No. To miłego skryptowania. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku, jak skryptować SAMP. Cześć!